Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na taką, wydaje mi się, że dosyć krótką pogadankę na temat książki Kobieta, którą jestem, Britney Spears. Kobieta, którą jestem, to jest memuar piosenkarki Britney Spears, którą pewnie większość z Was dobrze zna. To jest artystka, która na początku lat 2000, pod koniec lat 90. i na początku 2000 robiła olbrzymią karierę. Była nazywana księżniczką popu. No ale później coś się w jej życiu wydarzyło. To życie, które miało być takie idealne, zupełnie takie nie było. Ale do tego przejdziemy za chwilkę. Książka Kobieta, którą jestem, to jest właśnie memuar tej piosenkarki, który wyszedł bardzo niedawno, bo dosłownie kilka dni temu. Polska premiera, polskie tłumaczenie ukazało się dzień po światowej premierze, także bardzo szybko. I niestety to, że ta książka tak szybko pojawiła się na polskim rynku, jest widoczne właśnie w tłumaczeniu, ponieważ już jeżeli chodzi o samych tłumaczy, mamy tutaj 4 osoby, także jest to naprawdę sporo jak na jedną niezbyt grubą książkę, bo ta książka, ona ma 280 chyba stron, natomiast jest też bardzo dużo światła na stronie, więc nie ma tutaj dużo treści, naprawdę można tę książkę przeczytać w 2 godzinki spokojnie za jednym posiedzeniem. Nie jest to też książka trudna, ten język jest naprawdę bardzo, bardzo prosty, ale to samo mówiłam też w przypadku właśnie tych wspomnień księcia Harry'ego. Ja zupełnie nie oczekuję jakiegoś literackiego uniesienia po właśnie takich wspomnieniach znanych osób. I tutaj również raczej nie o to mi chodziło. Tutaj bardzo, bardzo chciałam poznać historię Britney jej słowami, usłyszeć jej głos, ponieważ to jest tutaj właśnie kluczowe, że ona ma szansę wypowiedzieć się i przedstawić tę historię na własnych warunkach. Ale zacznijmy może od początku, czyli od tego, dlaczego ja w ogóle po tę książkę sięgnęłam, dlaczego kupiłam ją od razu po premierze i przeczytałam właściwie na raz, bo tak bardzo, bardzo byłam jej ciekawa. Jeżeli chodzi o Britney Spears, ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką jej muzyki. Oczywiście jako dziecko słuchałam piosenek typu Baby One More Time, Oops I Did It Again czy Toxic. To były takie piosenki, których słuchało się na okrągło. I rzeczywiście no wtedy ta jej popularność była tak ogromna, że nie dało się po prostu tych piosenek nie znać. Natomiast te nowsze albumy, te właśnie mniej więcej po 2007 roku, ostatni, który pamiętam, to jest chyba In The Zone i te kolejne już są raczej mi obce, znam jakieś wybiórcze piosenki. Natomiast nie jest to tak, że jestem fanką muzyki Britney, ale jestem może nie tyle fanką, co po prostu bardzo interesuje mnie jej osoba, jej postać. Uważam, że przeszła w życiu naprawdę wiele i dotknęło ją bardzo wiele krzywd, które nigdy nie powinny się były wydarzyć. Jej historię i historię jej kurateli i też walki o wolność, o wyjście spod tej kurateli śledzę od, no myślę, dobrych kilku lat. Od czasów, kiedy ruch Free Britney zrobił się bardzo popularny, czyli był to chyba 2018 albo 2019 rok. Ale o co w ogóle chodzi z tą kuratelą i co to takiego było? Bo myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście całej tej książki i dlaczego ona powstała i dlaczego tak bardzo ważne jest to, żeby ją przeczytać, jeżeli w ogóle interesuje Was historia Britney. W 2007 bodajże roku Britney przechodziła takie załamanie nerwowe. Nie wiem, czy pamiętacie, starsi widzowie, myślę, że na pewno tak. To był taki moment bardzo, bardzo głośny w mediach, kiedy Britney wpadła do salonu fryzjerskiego i ogoliła sobie głowę na łyso. Wszystkie media o tym pisały, wszyscy o tym mówili. Chyba jakoś niedługo później też w prasie pojawiły się takie zdjęcia, kiedy właśnie ta piosenkarka została na noszach, przypięta do noszy, wsadzona do karetki i wywieziona do szpitala. Głośno mówiło się właśnie o jej kryzysie psychicznym, o jej załamaniu psychicznym, natomiast był to wciąż początek lat 2000, pierwsza dekada XXI wieku i była taka bardzo, bardzo mała świadomość na temat tego, właśnie co przechodzą osoby sławne, jak ciężko jest być ciągle na świeczniku, jak ciężko jest, kiedy wszędzie gonią nas paparazzi. No i niestety Britney Spears bardzo szybko właśnie przez prasę, przez media została okrzyknięta wariatką. I właśnie w tym najgorszym momencie jej życia, kiedy cały świat śledził to, co się z nią dzieje, jej ojciec wystąpił o sądową kuratelę nad Britney. Znaczyło to tyle, że przejął całkowitą kontrolę nad jej życiem, nad jej decyzjami, nad tym, co mogła robić, gdzie się pojawiać, z kim rozmawiać. Kontrolowany był jej telefon. Oczywiście jej majątek również znajdował się pod ścisłą kontrolą jej ojca. Britney do swoich pieniędzy, a warto zaznaczyć, że jej majątek szacowany jest chyba na 60 milionów dolarów, więc jest to naprawdę olbrzymia, olbrzymia suma. Nie miała dostępu do tych pieniędzy, dostawała tylko jakieś tam tygodniowe kieszonkowe na swoje wydatki, natomiast te wydatki też były ściśle kontrolowane. Tak więc była to dorosła kobieta, w pełni zdolna do tego, aby występować, bo w tym czasie, kiedy teoretycznie powinna być osobą niezdolną do podejmowania żadnych decyzji, bo taką kuratelą najczęściej obejmuje się osoby starsze z demencją, które po prostu nie są w stanie już samodzielnie o siebie zadbać. Natomiast to, co Britney w tym czasie osiągnęła zawodowo, zupełnie przeczyło tej kurateli, ponieważ wydawała płyty, które odnosiły sukcesy, miała trasy koncertowe, wystąpiła gościnnie zaraz po ogłoszeniu tej kurateli w serialu Jak poznałem Waszą matkę, była jurorką w X Factor, była też ta jej rezydentura w Las Vegas, gdzie przez kilka lat niemal codziennie miała koncerty,
Więc no, wydawało się, że jest zupełnie zdolna do tego, aby sama zarządzać własnym życiem i własnym majątkiem. Natomiast ojciec i cały zespół jej ojca usilnie upierali się przy tym, że nie jest w stanie tego zrobić. A więc była to dorosła kobieta, w pełni sprawna, która została ubezwłasnowolniona przez swojego ojca. Ojca, który warto wspomnieć, był przemocowcem, alkoholikiem, a w momencie, kiedy obejmował kuratelę nad swoją córką, stał również na skraju bankructwa, więc zarządzanie majątkiem córki pomogło mu się odbić od dna i właściwie zrobiło z niego milionera, bo teraz jest to człowiek, który zarządza naprawdę pokaźną sumą pieniędzy, właśnie dzięki swojej córce. Jeśli śledzicie Britney na Instagramie, to wiecie, że ona wielokrotnie podkreślała to, jak ciężko jej było oglądać te wszystkie dokumenty, które powstawały w ostatnich latach na jej temat. Być może intencje były słuszne, natomiast ona czuła się tym upokorzona i dlatego według mnie tak ważne jest to, żeby sięgnąć po jej książkę i jej wersję tej historii. A mówi tutaj nie tylko o samej kurateli i o tym, czego dopuszczała się jej rodzina, jej najbliżsi, osoby, którym powinna być w stanie zaufać, ale zaczyna w ogóle od początków swojej kariery, od dzieciństwa nawet, o tym, jak do tego doszło, że została tak wielką gwiazdą, o jej początkach w Mickey Mouse Club, również o związku z Justinem Timberlake'iem, który odcisnął na niej naprawdę ogromne piętno, ponieważ ta para zaczęła spotykać się, kiedy Britney miała, nie wiem, tam 17 lat, 18 lat, była w każdym razie bardzo młoda, dopiero wchodziła w dorosłość. Justin niestety nie jest przedstawiony pozytywnie w tej książce, nie będę Wam tutaj zdradzać szczegółów, chociaż taka najgłośniejsza kwestia była już wspomniana gdzieś tam w mediach społecznościowych, więc jest duża szansa, że już się na te kwestie natknęliście, natomiast było to coś, o czym wcześniej nikt nigdy nie mówił. Ta historia nigdy wcześniej nie została ujawniona przez Britney ani przez Justina, także to był taki chyba najbardziej szokujący moment w tej historii, którą opowiedziała tutaj Britney. Piosenkarka opowiada tutaj też historię swojego małżeństwa, nieudanego zresztą z Kevinem Federlinem, z którego ma dwójkę wspaniałych synów. I to właśnie to małżeństwo zaraz po związku z Justinem Timberlake'iem też było takim punktem, który ją gdzieś tam dobił, który sprawił, że no, przez chwilę nie była w stanie sobie poradzić ze swoimi emocjami i z tym, co ją dookoła otaczało. W dodatku była młodą mamą dwójki synów, ponieważ jej synów dzieli bardzo niewielka różnica wieku, to jest dosłownie rok po roku, kiedy ona zachodziła w ciążę. Miała wtedy 20 kilka lat, została tak naprawdę sama ze sobą, ponieważ Kevin, czyli ojciec właśnie dwójki tych dzieci, za bardzo się nimi nie interesował, dbał wtedy o rozwój własnej kariery, ponieważ liczył na to, że małżeństwo z Britney zapewni mu jakiś taki dobry start właśnie, jeżeli chodzi o show biznes, no i skupił się wyłącznie na sobie. Natomiast to Britney za każdym razem była przedstawiana jako ta najgorsza, jako zła matka, jako kobieta, która nie jest w stanie sobie poradzić sama ze sobą, która tylko imprezuje. Na pewno częściowo było to prawdą, na pewno szukała jakiegoś ujścia tych wszystkich emocji i na pewno potrzebowała profesjonalnej pomocy. Biorąc pod uwagę to, co robią inne gwiazdy, inni celebryci, naprawdę jej zachowanie nie było aż tak skandaliczne, żeby usprawiedliwić jakkolwiek tę kuratelę, którą została objęta na 13 długich lat, bo 13 lat właśnie trwało to jej ubezwłasnowolnienie. No i właśnie później po tym wątku małżeństwa z Kevinem Federlinem wkraczamy już w ten okres kurateli jej ojca, tego, co się wtedy z nią działo, to są naprawdę szokujące rzeczy. Rzeczy, które są w ogóle nie do pomyślenia i ja nie potrafię zrozumieć tego, jak amerykański system prawny dopuścił do czegoś takiego, jak to w ogóle mogło się wydarzyć w XXI wieku, kiedy wiedział o tym właściwie cały świat i nikt nic z tym nie robił. I wiecie, to było w Kalifornii, w miejscu, w stanie, który wydawałby się taki, no nie wiem, bardzo nowoczesny, bardzo postępowy, a jednak to wszystko się wydarzyło i to jeszcze bardziej zniszczyło gdzieś tam psychikę Britney. Chyba 2 lata temu, po takiej bardzo ciężkiej rozprawie sądowej, zakończyła tę kuratelę. Sąd w końcu zarządził, że zostanie ona zniesiona. A więc tak naprawdę w całym swoim dotychczasowym, dorosłym życiu nigdy nie była kobietą wolną, nigdy nie była w stanie kupić sobie, nie wiem, tego, co chciała, na co miała ochotę, mimo tego, że no jest w posiadaniu ogromnego majątku, to nigdy nie miała do niego praw. Także ona dopiero teraz tak naprawdę zaczyna żyć i to jest dla mnie bardzo przejmujące, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że właśnie straciła właściwie całą swoją dorosłość, no bo umówmy się, ma już te 40 chyba 1 lat w tym roku, albo 2 lata kończy w tym roku, a większość jej lat 20, całe lata 30 była po prostu ubezwłasnowolniona. Kiedy czytałam tę książkę, to było we mnie mnóstwo takiej złości, jak rodzina, jak najbliżsi mogą w taki sposób traktować swoją córkę, bo mówimy tutaj głównie o ojcu, matce, a także i siostrze Britney, czyli Jamie Lynn. Były to osoby, którym zależało tylko na pieniądzach, oni dbali tylko o to, żeby Britney zarabiała pieniądze, nieważne było to, jak się czuje, w jakim jest stanie. Niejednokrotnie była zamykana w ośrodkach wbrew swojej woli, podawano jej leki, na które się nie zgadzała, ale nie miała po prostu nic na ten temat do powiedzenia. A teraz w końcu miała szansę zabrać głos. Głos, który zabrano jej na 13 długich lat, więc myślę, że jeżeli w jakimkolwiek stopniu ta historia Was interesuje, to ta książka jest takim głównym punktem, z którym warto się zapoznać, żeby poznać tę historię tak, jak widzi to Britney, tak jak ona to chciała przedstawić, tak jak ona chciała to opowiedzieć światu. Myślę, że wymagało to naprawdę bardzo, bardzo dużo odwagi z jej strony.
biorąc pod uwagę fakt, że no ciągle wychodzi z tej traumy, to będzie na pewno bardzo długi i złożony proces. Natomiast mam nadzieję, że napisanie i wydanie tej książki, tutaj chyba nie było żadnej informacji o tym, że był tutaj jakiś ghostwriter, no ale zapewne ktoś pomagał jej w napisaniu tej książki. Nie jestem szczerze mówiąc pewna, natomiast o ile przy książce księcia Harry'ego było wiadomo, że tam tę książkę pisał ghostwriter, tak tutaj nie słyszałam nic na ten temat. Więc nie wiem, czy pisała ją sama Britney, czy ktoś jej pomagał, czy ona też komuś opowiadała swoją historię. Nie ma to wielkiego znaczenia. Ważne, że są to jej słowa i historia na jej warunkach. Nie jest to oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, jakaś wybitna literatura. Nie ma tutaj co się spodziewać, jakichś pięknych zdań. To wszystko jest naprawdę bardzo proste. To tłumaczenie, no ja nie jestem jego fanką z tego względu, że właśnie widać, że było tłumaczone bardzo szybko. Są tutaj takie, wiecie, różne małe wpadki, jak na przykład film Pamiętnik, który jest no, bardzo dobrze znany polskim widzom, wydaje mi się. Jest przetłumaczony jako notatnik, a wymagało to dosłownie 5 sekund w Google, żeby sprawdzić, pod jakim tłumaczeniem ten film występuje w Polsce i pod jakim się po prostu tutaj u nas przyjął. No właśnie nie było na to chyba czasu. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że ta książka była wydana dzień po światowej premierze i po prostu nikt nie zawracał sobie głowy takimi głupotami. Natomiast widać to, kiedy się to czyta. Niektóre te zdania są takie mało zgrabne, użyte są takie słowa, których nikt pewnie by nie użył, więc gdybym miała tę książkę przeczytać jeszcze raz, to na pewno sięgnęłabym po wersję angielską, żeby zobaczyć, jak to wygląda właśnie słowami Britney. Natomiast mimo wszystko uważam, że bardzo, bardzo warto tę książkę przeczytać. Ja nie chcę jej tutaj oceniać w kategorii gwiazdek, no bo jest to memoir, jest to coś, z czym nie czułabym się dobrze oceniając to, bo cieszę się, że miałam szansę tę historię poznać, byłam jej niesamowicie ciekawa i uważam, że wymagało to naprawdę ogromnej odwagi ze strony Britney Spears, żeby taką książkę wydać i napisać. No i nie chcę tutaj absolutnie gwiazdkować tej książki, bo też nie sięgałam po nią z myślą o tym, żeby oceniać jakiekolwiek jej walory literackie. Są takie kwestie, których mi tutaj zabrakło. Ja na przykład bardzo chciałam się dowiedzieć tego, czy te wszystkie posty Britney na Instagramie podczas kurateli, czy to były posty, które ona rzeczywiście dodawała sama, pisała sama, czy ktoś ją do tego zmuszał i kazał jej regularnie dodawać zdjęcia. Czegoś takiego tutaj nie ma, natomiast też nie chcę czegokolwiek wymagać od tej książki, bo nie, po prostu nie czułabym się z tym dobrze. Przyjmuję tę książkę i tę historię taką, jaka ona jest. Cieszę się, że ta historia powstała, cieszę się, że ta artystka chciała się podzielić swoją historią z całym światem i że w końcu mamy szansę poznać tę historię z jej strony. I mimo wszelkich niedociągnięć, których na pewno można by się było doszukiwać, bardzo Wam tę książkę polecam, jeżeli w jakikolwiek sposób jesteście tą historią i w ogóle Britney Spears zainteresowani. We mnie wzbudziła ona ogrom emocji, czytało mi się ją z ciężkim sercem i myślę, że przede wszystkim o te emocje i prawdę w tego rodzaju książkach chodzi. No i to właściwie tyle, co mam do powiedzenia na temat tej książki. Nie chcę tego nazywać recenzją, bo raczej to jest taka luźna pogadanka, jakieś takie właśnie moje wrażenia, to jakie emocje ona we mnie wywołała, a w dużej mierze był to smutek, gniew, złość, jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, więc w ogóle nie chcę tutaj używać słowa recenzja, ale bardzo jestem ciekawa, czy w ogóle planujecie tę książkę przeczytać, czy jest to temat, który Was interesuje, czy znaliście historię Britney Spears, czy wiedzieliście o tych wszystkich wydarzeniach, o których tutaj opowiedziałam. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czy tylko ja tak mocno jestem zaangażowana w tę historię, czy ktoś jeszcze na bieżąco śledził te wszystkie informacje, które się pojawiały. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!